W galerii pod Arkadami w Łomży została otwarta wystawa fotografików skupionych w klubie Nurt. Na wystawie prezentowane są fotografie wykonane w czasie wyprawy fotograficznej prowadzącej na górę Grabarka. Cały pomysł na ten plener oczywiście to już od dawna tak dojrzewał, żeby gdzieś pojechać i zrobić wypad. No i sprawa była tylko gdzie pojechać, prawda? Jedni proponowali, żeby gdzieś w Kurpie się udać, inni gdzieś w inne rejony. Natomiast ta Grabarka padła gdzieś tak na jednym z ostatnich zebrań klubu fotografii Nurt, bo w sumie jest to nie tak daleko od nas. Okazało się, że nikt tam wcześniej nie był, więc było to takie swoiste przeżycie. No i mimo nie najlepszej pogody, prawda? To taki wypad plenerowy, jak się okazuje, jest zawsze owocny, że nawet można w ciągu jednego dnia, w nie najlepszych warunkach pogodowych i świetnych, to jednak intensywność takiego spotkania z czymś nowym, z nowym pejzażem, z nową kulturą, z inną architekturą, daje jakiś efekt taki, że to jest jednak taki poznawczy, dosyć ciekawy dzień, jak również taka właśnie próba zmierzenia się z jakimś zupełnie innym tematem. Wystawa to okazja do prezentacji prac i zainteresowań. Są to zdjęcia ze skansenu Ściechanowca. Chciałem pokazać coś, co już zanika po prostu, czego nie można spotkać pośród budynków w mieście. Bo powiedzmy sobie, że w mieście kiedyś też istniały takie budowle. W tej chwili jedynie możemy to oglądać w skansenach. Na pierwszym zdjęciu wazony z kwiatami, odbijające się gdzieś drzewa w oddali. Następne zdjęcie są to chomonta, które już po prostu nie można spotkać na polskiej wsi nawet. Następną rzeczą jest drabina od wozu drabiniastego. W czasach, kiedy ja jeszcze byłem dzieckiem, takie wozy jeszcze istniały na wsi. Służyły przede wszystkim do przewozu siana. Góra Grabarka to miejsce pielgrzymów, krzyży i wyciszenia. Ja wybrałem to, co dla mnie było ciekawsze. A Grabarki, ja mam bardzo dużo zdjęć, tylko nie mogły się te niektóre tematy powielać. Dlatego trzeba było wybierać coś, co naprawdę zwraca uwagę, a szczególnie w Ciechanowcu też, bo każda impreza, jakakolwiek jest, jest ciekawą tam imprezą i to trzeba też zaznaczyć. Aczkolwiek w Grabarce byłem pierwszy raz i też mi się podobało i też jest dużo tego wszystkiego do robienia. Trzeba zauważyć, że te krzyże tu na niektórych zbliżeniach, one są tak stare, już zmurszałe i nikomu nie przeszkadzają, nikt je, one samo istnieją, same niszczą się. To jest krzyż na krzyżu tam rośnie. Tu można zauważyć na tym zdjęciach, na przykład na tym ujęciu tutaj. Co ciekawego można zwrócić uwagę? Że różne krzyże wiszą, nie tylko prawosławne. I nikomu to nie przeszkadza też. Klub Nurt skupia kilkanaście osób zafascynowanych fotografią. Miejscem spotkań uczestników klubu i punktem kontaktowym jest galeria pod Arkadami na Starym Rynku w Łomży.